uczyliśmy w warsztatach, w których się nauczyliśmy do tej pory tego, jak się chronić przed powodzią, co zrobić wtedy, kiedy nadejdzie powódź, jak na przykład ochronić zwierzęta podczas powodzi. No, trzeba powiedzieć, że no, ciekawe jest. Mamy wiele atrakcji, wiele różnych wydarzeń i zajęć, począwszy od wykładów, które mają miejsce w auli naszego wydziału, poprzez różnego rodzaju zajęcia praktyczne, warsztaty, konkursy, gry, także wystawę fotograficzną i wystawy prac z konkursów, które odbyły się przed Dniem Ziemi. Musieliśmy położyć klej cienko na takie szkło cienkie i czekać, aż to wyschnie 10 minut, jeżeli już skończymy, i później przyłożyć to złotem. Nasz wydział tak de facto jest wydziałem geograficznym, który poczuł możliwości realizacji się w innych kierunkach. Kierunkach również takich, które mają sprawić, by po pierwsze nasi potencjalni studenci mogli mieć pracę, ale jednocześnie, żeby się cieszyli również z życia. Życia, które daje nam właśnie nasza planeta, nasze zasoby przyrodnicze. Staramy się pokazywać innym dyscyplinom, w które weszliśmy, uruchamiając nowe kierunki, żeby postrzegali środowisko przyrodnicze. A więc turystyka i rekreacja to nie tylko i wyłącznie kultura fizyczna, ale to zasoby. Zasoby, które trzeba, i zawsze to podkreślamy, chronić. Gospodarka przestrzenna to nie tylko postawienie budynku, ale wiedza o miejscu, w który ten budynek stawiamy. Już nie mówię o tym, żeby on bezpiecznie stał, ale również, żeby był wkomponowany w środowisko przyrodnicze. Jest to nasza Matka Ziemia, jest to jej święto, więc ideą jest podkreślenie tego faktu, że żyjemy na planecie, na naszej wspólnej planecie, która jest naszą matką, żywicielką, można tak powiedzieć. Podkreślenie takiej wspólnoty, współodpowiedzialności za wszystko, co się na Ziemi dzieje.